Witajcie. Dzisiaj jesteśmy tutaj na konferencji Akademii Prawa Nieruchomości i jednym z prelegentów jest doradca podatkowy Sławek Mentzen. Hej. Cześć. Ale chciałabym zapytać Sławka nie o rynek nieruchomości, tylko o rynek usług prawniczych. Mamy jako radcowie prawni dosyć spory problem, dlatego że mamy obowiązek działania w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. No a jak wiadomo, niezbyt korzystnie wygląda to podatkowo. Czy mamy w ogóle jakąś jeszcze inną opcję, żeby, nie wiem, utworzyć jakąś spółkę i jak te podatki nasze zoptymalizować? Bo jako prawnicy, no też oczywiście chcemy się rozwijać, chcemy zarabiać dużo, no a no niestety w obecnych realiach im więcej zarabiamy przy JDG, nasza składka zdrowotna po prostu jest jakaś katastrofa. Proszę zdradź kilka jakichś tipów, które moglibyśmy zastosować, żeby jednak no, te nasze działania i trudy naszej codziennej pracy no, dało się jakoś zoptymalizować i działać dochodowo. Zdradzę tylko jeden, za to tak dobry, że reszta nie będzie do niczego potrzebna. Mam nadzieję, że tutaj nasi słuchacze, szanowni państwo mecenasowie, radcy prawni się na mnie nie obrażą, ale ostatni rok pokazał, że rzeczywiście prawnicy się na podatkach to nie znają, tylko na innych rzeczach, bo gdyby się znali, to już by dawno nie byli na podatku liniowym, ani na jednoosobowej działalności gospodarczej. To jak tylko zaczęły być pomruki, że pojawi się nowy ład, to od razu doradcy podatkowi zrezygnowali z jednoosobowych działalności gospodarczych i założyli, uwaga, spółki komandytowe. Ponieważ zarówno doradcy podatkowi, jak i adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi wcale nie muszą mieć jednoosobowej działalności gospodarczej, które oprócz tych 19% podatku na podatku liniowym dorzucili Wam 4,9% składki Dokładnie. Zdrowotnej, a jak komuś dobrze idzie, to jeszcze 4% daniny solidarnościowej. Nagle okazuje się, że trzeba płacić prawie 30% podatków na jednoosobowej działalności gospodarczej, co jest kompletnie bez sensu. Więc optymalna struktura dla kancelarii prawnej, złożonej z kilku osób, albo nawet dla jednej osoby będącej jedynym, nie wiem, właścicielem kancelarii prawnej, dla takiego radcy prawnego, to jest bycie komplementariuszem spółki komandytowej. Jak wtedy wygląda opodatkowanie? Pierwsza rzecz, jako komplementariusz spółki komandytowej, bo radca prawny może być komplementariuszem spółki komandytowej. Pod to nie mogą się niestety załapać notariusze oraz komornicy. Oni muszą płacić tą wyższą składkę zdrowotną. Natomiast adwokaci, rzecznicy patentowi, radcy prawni, doradcy restrukturyzacyjni nie muszą. Dla nich składka zdrowotna jest dla chętnych. Jeżeli są chętni, to oczywiście mogą płacić, ale jeżeli nie są chętni, to nie muszą. Więc jak to powinno wyglądać, jak to u siebie mam zorganizowane? Jestem komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ale może to też być spółka komandytowa, opodatkowanie wygląda identycznie. Następnie wypłacamy sobie wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki. To wynagrodzenie jest opodatkowane na skali podatkowej. Co to oznacza? Pierwsze 30 tysięcy nieopodatkowane, bo dotyczy tego kwota wolna od podatku. Kolejne 90 tysięcy do 120 tysięcy na 12%, tak? Bo tyle wynosi opodatkowanie w pierwszym progu skali podatkowej, bez ZUS-u, bez składki zdrowotnej. Co oznacza, że od pierwszych 120 tysięcy płacimy realnie 9% podatku, bo od pierwszych 30 zero, od kolejnych 90 12, średnio wychodzi 9%. Więc pierwsze 10 koła miesięcznie mamy na stawce 9%. Następnie nadwyżkę wypłacamy sobie jako komplementariusz spółki komandytowej. Nie będę wnikał teraz w mechanizm. Oznacza to, że reszta jest na poziomie 17,2% i pieniądze mamy w prywatnym majątku. 17,2. Nie 19 plus 4, 9 plus 4, ale 17,2. Składka zdrowotna 500 miesięcznie, zwyczajny ZUS jako komplementariusza, nie ma daniny solidarnościowej, nie ma składki zdrowotnej liczonej od podatku i tak można żyć. Dopiero jeżeli przychody przekraczają 2 miliony euro, wtedy stawka rośnie z 17,2 do zawrotnych 19%, czyli tyle co na podatku liniowym bez składki zdrowotnej i nie ma lepszej metody na zorganizowanie sobie kancelarii radcy prawnego w warunkach Nowego Ładu. Jak widać, są możliwości, także nie tylko JDG, tak jak się w większości wydaje, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to oczywiście Sławek służy radą. Bardzo dziękuję, ja też wiele się dowiedziałam i na pewno otworzę się na te możliwości. Polecam. Dziękuję bardzo.